Oni są jeszcze tak toksyczni do siebie. Walczą, kto jest większym Polakiem. Nie istnieją ci ludzie. Nie ma takich Polaków. Kasia Babis stawiła film, czy Amerykanie są bardziej polscy od Polaków, i to mnie trochę kusi. Dlatego, że Kasia Babis często na Twittera wrzuca, jak przegląda grupki amerykańskie, gdzie właśnie ludzie piszą bardzo dziwne rzeczy i to może być strasznie śmieszne. Jeżeli ktoś z was śledzi mnie na Twitterze albo na Facebooku, to pewnie wie o mojej niezdrowej obsesji na punkcie niszowych grup na Facebooku. A w szczególności na punkcie grupy I Love My Polish Heritage Group. Społeczności dla Amerykanów polskiego pochodzenia. To jest cudowne. Dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie, które pewnie powinnam przyrobić na terapii. W jakiś sposób łączy to trzy moje pasje. Grupy na Facebooku, starych ludzi i moją skomplikowaną relację z kulturą Stanów Zjednoczonych. I nie mówimy tu o Polonii, to są dwa zupełnie różne zjawiska. Mówimy o Amerykanach, którzy mają mgliste wspomnienie swojej... Ale może pójść w fajną stronę. Myślę, że też no, nie mi to rozstrzygać i tak dalej. Absolutnie, nie roszczę sobie takich pretensji, ale myślę, że może poczuć Kasia duży fan z powrotu na YouTube'a właśnie jak wskoczy w przeglądanie takiego bardzo śmiesznego, luźnego kontentu, z daleka od jakichkolwiek tam poważnego męczenia się z dziwnymi rzeczami, które się działy w fantastyce. I czytania od dechy do dechy, bo widać, że ona ma straszną radość z tych grupek. Przeraża mnie, jak ci ludzie twierdzą, że są bardziej polscy od Polaków. Dokładnie, to ty już wiesz, co się będzie działo, Adachor. Jest tam też powszechne, żeby mówić o sobie, na przykład jestem Polakiem albo jestem Irlandczykiem, nawet jeżeli tylko ktoś z twoich przodków miał cokolwiek wspólnego z danym krajem. I ta potrzeba określania swojej tożsamości innej niż jako po prostu amerykańska jest dość zrozumiała. Tak, ale to dochodzi do jakichś absurdów przecież w Stanach, że oni mają, czajcie, jakiegoś pradziadka albo prababcie, którzy przybyli z Europy i dosłownie na podstawie tego budują całą swoją tożsamość, jednocześnie mając kompletnie zakrzywione postrzeganie, takie bardzo karykaturalne, nieszczere postrzeganie kultury, z której pochodzą. Jestem Holendrem, tylko wiesz, jest różnica bycia dosłownie półkrwi Polakiem, półkrwi Holendrem z dosłownie dokumentami jednego i drugiego państwa i bycie wyborcą jednego i drugiego państwa, gdzie ja jestem dużo bardziej związany z Polską, tutaj żyję od lat, tutaj prowadzę swój biznes, tym językiem się posługuję i w żaden sposób nie zaniedbuję mojej relacji z Polską, a z Holendrem jest ekstremalnie zaniedbana, ale i tak wiesz, no powiem tak, no w moim przypadku to jest na tyle bliska relacja genetyczna, że mam dosłownie mordę, jak stamtąd. Albo przekazują jak przez głuchy telefon coś, co usłyszeli 50 lat temu od swojej babci, to ciężko się nie śmiać. Fonetycznie moja babcia mawiała mi urca, dupla santago, amen. Kocham imię, które mój klient nadał swojej łodzi. Nadzdrowie. Nadzdrowie? To znaczy cheers. Wydaje mi się, że to tutaj znaczy zdrowie. To jest zabawne, bo oni mają taką jakąś straszną potrzebę obnoszenia się polską kulturą, jednocześnie będąc bardzo, bardzo daleko od niej. Typu, że kojarzą jakieś naprawdę 3 po 3, że była jakaś babcia i ona mówiła na zdrowie, ale nie pamiętają, co to znaczy, ani jak mówiła, tylko zapamiętali mniej więcej, jak brzmiał dźwięk, ale oczywiście musieli przekręcić. Ale nie sprawdzą tego, tylko będą to drukować na łodzi. U nas na jeziorze Michigan jedna nazywała się co to jest? Git yet. Co to? Znaczy, czy już jadłeś? I w jaki sposób... Git eat? Nie, czy o co może chodzić? Git eat chyba by się to czytało. Yeet? What's a yeet? Yeet! Git eat. Git eat. Git jest! Ej, może! Może git jest! O Boże, ktoś mógł być na jakichś wakacjach albo na studiach i znajomi zapytali, git jest? I pomyślał, że... Czy już jadłeś, że to znaczy? Ojej, ja pierdziele. Co to znaczy szminkus, szminkus? Mogę szminkus, podać szminkus. Zapis fonetyczny. Łomiuca, esina, szwata, ducza, amen. Say this while making the sign of the cross? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Łomiuca, esina, szwata, ducha, amen. Amen. O mój Ojca i Syna, dusza, Tindio. Mówiąc, robisz znak krzyża. Błogosławisz sobie. Boże, Kasia, błagam, jeżeli jakimś cudem to oglądasz, błagam, idź w ten content. Błagam, to jest stworzone pod YouTube'a. Gdzie ci mogę zapłacić, żebyś robiła więcej? Omiolica, esina, edusza tengo.
Zapis fonetyczny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień dobry wszystkim. Są tu jacyś Polacy z Florydy? Mówi się dzień dobry. Byłam w Pradze i tam powiedzieli mi, że tak to się wymawia, ale dzięki za twoją opinię. Bo jak wiemy, wymowa polskich słów to... Oni są jeszcze tak toksyczni do siebie, w tych grupkach, tak pasywno-agresywni straszliwie. Moja mama mawiała na mnie Sawa, kiedy wracałam do domu z baru. Mówiła, że to znaczy mucha barowa. Sawa bien, to jest po francusku. Comment ça va? Ça va bien. Jak tam? Dobrze. Chyba. Nie wiem, nie pamiętam. Chodziło o sowę. Tak zakładam. Chciałam sobie zrobić tatuaż. Może z Francji jednak jest nie z Polski. I tym słowem, ale nie mogę znaleźć wśród polskich słów niczego, co tak, przypominałoby sawę. Jakieś pomysły? Myślę, że tatuaż... Ej, autentycznie, a jak ktoś powalił, że ma korzenie francuskie z polskimi, przez to, że mapa się, nie wiem, zlała w jedno i dosłownie babcia pytała, Sewa? Jest taka szansa, co nie? Czy ja zwariowałem? A mówiąc o polskich słowach ukochanych przez Amerykanów, nie możemy pominąć pełnego sprawdzić? Katalogu dobra. Wyrazów, jakimi określają gołąbki. Gadzibis. Gahuknus. Gadzibis. Golumbki. Gołumki. Golumbki brzmi jak coś, co Krzysztof Kolumb przywiózł z wizyty w Indiach do Europy. Indyjska potrawa. Golubki. Golwanki. Gołapki. Jak kolumbki. Głumbki. Goblaki. Golmakis. You burned them, Golmakis. It's burned. Ci ludzie nie mają racji, co nie znaczy, że robią coś złego. Wydaje im się, że znają jakieś słowo, ale go nie znają. Trudno. Trochę dziwniej się robi, kiedy postanawiają sobie to słowo wytatuować na serio. Rodwina. Tu jest błąd w zapisie. O Boże. Doedukuj mnie, proszę. O Czy Boże. To miało być rodzina? Robiłam research przez kilka miesięcy i zawsze znajdywałam zapis przez V. Najwyraźniej trzeba będzie go odświeżyć po 12 latach. Dzięki. Ej, ale to wystarczyło w Google Translate wpisać, o co chodzi? Nie wiem właśnie, o co chodzi. Ale ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego ci ludzie są tak agresywni wobec siebie nawzajem. Bo to jest w cholerę agresywna narracja, że oni nie potrafią normalnie sobie... Tak jak ktoś zwraca uwagę, to robi to agresywnie, a potem odpowiedź jest jeszcze bardziej agresywna. Strasznie jakby tak walczą, kto jest większym Polakiem. Kolejnym poziomem piramidy są ludzie przekonani, że mają wśród przodków kogoś ważnego, znanego, szlachetnie urodzonego. Bo przecież nie po to grzebie się w swoim drzewie genealogicznym, żeby znaleźć tam samych chłopów pańszczyźnianych. Moi prapradziadkowie od strony mamy byli księciem i księżną Poznania. Myślałam o wydrukowaniu mojego rodzinnego herbu na koszulce, ale nie mam pojęcia, jak mógł wyglądać. Czy mi się wydaje, czy generalnie wśród takich milenialsów w dół, to już każdy ma to w dupie w Polsce, że dosłownie nikogo nie obchodzi to, że no, u mnie jakiś tam ród, jeżeli chodzi o młodych Polaków, że dosłownie nikt nie myśli w tych kategoriach, że jakiś tam potomek, bo jeszcze tacy starsi Polacy czasami mają tak, że no, nasze nazwisko jest, na przykład kończy się na ski, coś takiego, więc my mamy jakieś aspiracje, że kiedyś mieliśmy jakieś ziemię, a młodzi mają to w tyłku, tak bardzo w tyłku, jak najbardziej się da. Tak cringe byłoby. Rozumiem dla Beki, że sobie sprawdzicie, jak znaleźliśmy tą stronę, chyba po LS-ie czy coś takiego, pamiętacie? Ale tak, żeby świadomie mówić, no właśnie, no nikogo to nie obchodzi. Panieńskie nazwisko mojej babci to Leszczyński. Prawdopodobnie jest potomkinią polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego. W związku z tym królewskim dekretem książę Jasiu ogłasza każdego członka tej grupy. That makes my son Jasiu a Polish prince! Jezu! Jak? Problem rozwiązany. A tu już sobie bekę robił ewidentnie. Babcia mojego męża posiadała 6 wiosek. Nie obraziłabym się, gdyby przypadła mi w spadku chociaż jedna. Sama urodziłam się w polskiej wiosce, więc to byłoby dla mnie idealne rozwiązanie. Michalin, od czasów babci twojego męża rozwiązaliśmy już w Polsce kwestię posiadania wiosek, czy też posiadania ludzi mieszkających w tych wioskach i miałam wrażenie, że wy w Stanach też już zostawiliście to raczej za sobą. Tutaj na przykład ktoś zwrócił uwagę na problem analfabetyzmu w Polsce. To zależy, jak zdefiniujesz piśmienność. We współczesnym wyrażeniu oznaczającym umiejętność czytania i pisania mogli jej nie posiadać, ale to bardziej kwestia umiejętności czytania pogody. Wiedzy o tym, kiedy wdoić krowy albo kiedy zebrać zboże. W tym byli prawdopodobnie niesamowicie piśmienni.
Ten komentarz jest wyjątkowo zabawny, jak się go przetłumaczy na polski, bo pokazuje, jak absurdalny jest koncept bycia piśmiennym w dojeniu krów. W moim rozumieniu, w prostych słowach, ski oznacza syn kogoś, a ska oznacza córka kogoś. W naszej rodzinie mamy obie wersje, Kowalski i Kowalska. Jestem dumny z bycia... Jesteście potomkiem Kowala, dosłownie. Znaczy ma to jakiś sens, no. Jakie przekąski jedzą Polacy? Dobry film. Mam na myśli coś w stylu chipsów. Chipsy, Michel. Mamy w Polsce chipsy. Ta, niedawno sprowadzone przez zagraniczną armię. Jaką zagraniczną armię? Mam polskie chrupki w moim lokalnym polskim sklepie w Stanach, więc... I naprawdę wierzysz, że są z Polski? W Polsce nie ma śmieciowego jedzenia. Chłopomanie na współczesnych Polaków? No, dosłownie. Pieczona skórka wieprzowa z ostrym sosem. Pieczona skórka wieprzowa z ostrym sosem? Zimne resztki pierogów. Smażone pikle lub polskie ogórki prosto z lodówki. Nie znam ani jednego Polaka, który usmażył pikla. Po prostu nie znam. Nie istnieją ci ludzie. Nie ma takich Polaków. Nie przyjmuję tego do wiadomości. Co to jest? Czy tylko ja na tej grupie myślałam, że w Polsce gra się tylko Polkę? Już miałam odpowiedzieć, że tak, ale okazuje się, że nie. To mogę potwierdzić akurat własnym doświadczeniem, bo spotkałam kiedyś dwójkę Amerykanów w klubie w Krakowie i byli oboje bardzo zaskoczeni, że gra tam amerykańska muzyka. Polka to oczywiście nawet nie jest polski taniec, ale musiała być chyba bardzo popularna w Polsce w czasach pierwszej fali emigracji. To jest cudowne, jak sobie człowiek pomyśli o tym, że indywidualnie artyści mają w tym kraju po 2 miliony słuchaczy na Spotify'u, na samym Spotify'u. Boże, cudowne. O Jezu! Polski fartuszek weselny z przyszytymi 6 bobasami, który stworzyłam dla mojej wnuczki Shelby na jej wesele w tę sobotę. Tańcząc wyjaśniła, że to symbol wkraczania w małżeństwo i macierzyństwo, chociaż 6 bobasów to może być dla niej trochę za dużo. Dorastałam w Polsce, byłam na wielu weselach w różnych częściach Polski i nigdy do tej pory nie widziałam, żeby ktoś tak robił. Co z tego, my tutaj tak robimy? Zaczęła tak robić moja polska rodzina, więc to jest polska tradycja. Kogo obchodzi, gdzie to się zaczęło? Polacy polskiego pochodzenia tak robili. Jeżeli wy jesteście takie niepewne siebie, że to dla was uwłaczające, trudno. Jestem dumna z bycia mamą i busią. Tak, zacznijmy też tę rozmowę. Może gdyby wystarczająco dużo... O właśnie, to widziałem u Kasi 100 tysięcy razy na Twitterze, że oni na babcie obsesyjnie wręcz mówią busia. I się upierają, że wszyscy w Polsce mówimy busia na babcie. I to tak dużo razy widziałem. To jest chyba najpopularniejsze misconception, jakie mają. Co to busia? No babcia. Oni tam naprawdę walczą o to, że Polacy mówią busia. I proszę nie pisać busi na czacie, bo to jest obleśne, co wy piszecie. Odwiedzam dziś cmentarze na Wszystkich Świętych. Those stara baba make this picture. Those stara baba faktycznie robią to zdjęcie. Stidi baubau. Tak pamiętam wymowę. To chyba znaczy starsza kobieta. Nie jestem pewna zapisu, ale pamiętam, że mama i ciocia mówiły stare baba w... Stidi baubau? No, brzmi trochę jak stara baba. Mam wrażenie, że najgorsze w tej fantazji na temat starego kraju, na temat mitycznej Polski, jest to, że Polacy faktycznie mieszkający obecnie w Polsce wydają się Amerykanom w tej fantazji po prostu przeszkadzać. I kiedy oczywiście, to robią, tak. Przeszkadzają, na przykład poprawiają. Oczywiście, że tak, bo się jeszcze okaże, że ktoś jest bardziej polski od ciebie i to jest nie do przyjęcia, bo mieszkając w Chicago od 5. pokolenia, no to nie możesz sobie pozwolić, żeby ktoś wyszedł i podważył twoją polskość. Przecież twój pra dziadek przyjechał z Polski, nawet przypłynął. Zmieniając czyjąś pisownię, albo podważając polskość czyichś zwyczajów, to robi się nieciekawie. Chyba nie chcę już być częścią grupy, która pozwala na tak niemiłe komentarze jak twój. Przepraszam, że nie jestem dla ciebie wystarczająco polska. Dzięki za doprowadzenie mnie do płaczu. Dużo niemiłych osób na tej grupie. Pójdę gdzieś indziej. Na pewno są gdzieś kochający Boga Polacy, którzy traktują innych z życzliwością. Myślałam, że to będzie grupa, w której będę mogła uczestniczyć z dumą. Najwyraźniej nie. Z Bogiem. Przykro mi, że są tu ludzie, którzy traktują cię, jakbyś nie była Polką. Gdzieś kiedyś przeczytałam, że w Stanach jest więcej ludzi polskiego pochodzenia niż w Polsce. Weź 20 metrów, rozpędź się i pierd...
Kiedy widzisz, jak zachodni turysta płacze, bo ludzie nie uśmiechają się do niego co 2 sekundy. To może być żart, ale niektórzy z nas nie uważają go za śmieszny. Każdy ma prawo do swojej opinii. Ja myślę, że to zdecydowanie mniej śmieszne dla zachodnich turystów niż dla ludzi żyjących w Polsce. Prawdopodobnie napisał to ktoś, kogo ojczystym językiem nie jest angielski. Widać po koszmarnej gramatyce. To tylko takie przypomnienie, że uprzedzenia występują wszędzie i zawsze. Ci wszyscy uśmiechnięci zachodni turyści również napędzają kasą kulejącą polską gospodarkę. Ciekawe, czy byłoby im tak śmiesznie, gdyby te pieniądze zniknęły. Wiadomo, podstawa polskiej gospodarki, uśmiech amerykańskiego turysty. Osoba, która to wrzuciła, może nawet nie być z Polski. Nie mówię, że na pewno, ale obczajcie to. Autor napisał do mnie w komentarzu: "By the way, I'd get rid of most of the tourists from Kraków. They're mostly drunk Brits destroying the city center. Tourism in Poland is only 1.3 GPD. We don't really care if Western Snowflake's gonna get offended because of local not smiling." Drodzy mieszkańcy Krakowa, no co tam? Proszę się wypowiedzieć, czy pozbylibyście się brytyjskich turystów? Szczerze. Jak najbardziej. Skąd to oburzenie zwykłym przepisem? Bądźmy życzliwsi. Wschodni Europejczycy wszyscy gotują podobnie. Absurdalne. Polacy, którzy żyli w komunistycznym reżimie... I hope someone will post something they learned from Bacia. Bacia? Czyli Baobao? Czy jak to było? Busia? W Rzymie są strasznie ignoranccy i nie... Komunistyczny reżim. Grzeczni. No właśnie, wątek tego, że obecni Polacy nie są prawdziwymi Polakami, bo wykrzywił ich komunizm, jest z jakiegoś powodu bardzo popularny i często się przewija. Nigdy nie słyszałam o buzi tak. Jako babci. Buzia znaczy twarz lub usta po polsku. Bo dorastałaś w komunistycznym reżimie, a nie w USA. Poważne pytanie do wszystkich z was wciąż żyjących w Polsce, którzy są okrutni i niemili. Jak i dlaczego jesteście tacy żałośnie nie... Okej, okay, ktoś właśnie dropnął najnowszy content z tej grupki. Co? MRS Darkness wrzuciła. Właśnie z tej I Love My Polish Heritage Group. Przejdź na ekran, czemu mi nie chcesz przejść? To jest jakiś kebab polski z kiełbasą i pierogami? Co? Fuj! Oh. Tak, pamiętajmy, że większość Polaków dorastała jako komuniści po 5 lub 6 latach naziemskiej dominacji. Nie znają Polski, jaką znali ich przodkowie. Wydaje mi się, że i naziści... A tak, jasne, bo oni mają pretensje, że przez to, że oni są pure Polakami z pokolenia na pokolenie, którzy nie zostali pierw przez Niemców przemaglowani, a potem przez Rosjan, no to oni mają lepsze, że tak powiem, czystsze pochodzenie od nas. Niesamowite to jest. I lepiej znają nasze tradycje. Każdy, kto ma problem z testami na pochodzenie genetyczne, ma pewnie mniej polskiego DNA niż wy, nieważne gdzie żyją. To ci sami, którzy będą wam wciskać, że wasi przodkowie, którzy urodzili się w Polsce, nie są w ogóle Polakami, bo wyprowadzili się do innego kraju. To nienormalne, insane. Małostkowe i, jak mawiała moja matka, zazdrość jest żałosna. Co z tego, że nigdy nie odwiedziliśmy naszego kraju? Wciąż możemy go uhonorować. Nie wiem, mi by po prostu jakoś do głowy nie przyszło nazywać swoim krajem miejsca, w którym nigdy nie byłam. Ale może to ja. Polacy to niewyewoluowani Amerykanie. Ci, którzy zostali w Polsce, zatrzymali się w ewolucji. To jakby zerkać przez wehikuł czasu. Okazuje się, że obecnie mieszkańcy Polski nienawidzą Ameryki. Ewolucja została wstrzymana. Jestem dumna, że jestem Amerykanką i jestem dumna z polskiego pochodzenia. Chciałabym, żeby obecni mieszkańcy Polski zaakceptowali swoich kuzynów, którzy wiodą lepsze od nich życie. Jestem rozdarta, bo moja rodzina pochodzi z Prusi Wschodniej. To teraz jest Polska, ale kiedyś była częścią pruskiego, niemieckiego imperium. Moja rodzina... O tym lepszym życiu od nas, proszę przypomnijcie mi o tym, jak złamiecie sobie palec i zbankrutujecie na 3 pokolenia do przodu, przez to, że trzeba będzie zapłacić rachunek ze szpitala. Sorry, triggeruje mnie gadanie o tym, że Ameryka wspaniały naród. Po prostu... Znaczy naród, wspaniałe państwo. Cieszę się, że pochodzę z północnej Europy. Zabawne. Jestem pierwszego pokolenia polską Amerykanką i pełnokrwistą Polką, wychowaną przez 100% polskich rodziców i dziadków. Mój rodowód może być bardziej polski niż twój. Dlaczego oni ciągle mówią o sobie, jakby byli rasą psa? Tak. Na ten temat zresztą też jest grupka na Facebooku. Więc sami widzicie. Polskie dziedzictwo, super. Polacy, to nie mała, jebą biedaki, klękać przed amerykańskim panem. Umówmy się, dla wielu z nich kultywowanie polskości to po prostu sposób na to, żeby zapisać się do jakiejś innej grupy niż tak. Biali Amerykanie. I mam wrażenie, że u nich to jest strasznie sexy, żeby tak mówić, że ma się europejski rodowód.
i licytowanie się, kto ma lepsze korzenie europejskie, i to jest dosłownie taki, jakby to nazwać, taka egzotyczność wręcz, o tak. To po prostu sposób na zapisanie się do jakiejś mniejszości. Poza tym mam wrażenie, że Amerykanie traktują bycie Amerykanie. Oni się autentycznie traktują, jakby byli jakąś taką zasługującą na wyróżnienie mniejszością. To jest prawda, że trzeba ich specjalnie szanować i się z nimi cackać, bo ich prapradziadek był Polakiem. Nie da się być białym bez europejskich korzeni Amerykańcem. Rzeczywiście, że się nie da. Ale oni się czują wyjątkowo, no nie? Że się licytują, że... Ktoś ma większe racje, a ktoś ma mniejsze racje, bo dłuższy jest ten rodowód przodków mieszkających w Stanach. Dlatego też tak kochają genetyczne testy na pochodzenie, bo im się wydaje, że faktycznie istnieje coś takiego jak gen Polaka, który można pokazać pod mikroskopem i jeszcze go policzyć i powiedzieć, ile procent tego genu masz w sobie. Ale to tak nie działa. Czy wiecie, że bliźnięta o identycznym DNA mogą wysłać swoje próbki do tej samej firmy testującej pochodzenie i dostać dwa zupełnie różne zestawy wyników? Bo ja się o tym dowiedziałam z tego artykułu na Voxie. Żeby zrozumieć, jak to możliwe, trzeba najpierw zrozumieć, jak działają te testy DNA. Przede wszystkim zrozumieć, że ich wyniki opierają się na estymatach. Wszystkie te firmy badają bardzo konkretne fragmenty naszego DNA i porównują je do tych samych fragmentów u osób, które znają swoje pochodzenie. Więc od razu opieramy się na deklaratywnych danych. Porównujemy się do osób, które twierdzą, że są Polakami. Co więcej, rozmiary próby, którymi dysponują te firmy, bardzo różnią się w zależności od regionu świata. Umówmy się, te testy są bardziej popularne w tych raczej bielszych częściach świata, bo to biali ludzie zazwyczaj mają fantazję odnajdywania króla wikingów wśród swoich przodków. Ale z upływem czasu, kiedy napłynie więcej danych, na przykład z Chin lub Indii, czyjeś wyniki mogą się nagle zupełnie zmienić. Dlatego to niezbyt dobry pomysł robić sobie na przykład takie tatuaże. Druga kwestia to o proces, mój Boże, co tam było? Sobie... Stop na chwilę. 42% Scandinavian, 26% Native American, 24% Europka, 8% Azja. Jeszcze nazwa tej firmy, co wykonała. Uuu, ale ciarki. Parę historia grupy I Love My Polish Heritage Group nie byłaby pełna bez historii Boberta, którego rozpoznawanie Polską poszło jakiś czas temu w szalony wiral. Od tamtej pory stał się pewnego rodzaju maskotką, czy też przedstawicielem Amerykanów polskiego pochodzenia w internecie. Bo doskonale obrazuje to, jakie mają podejście do Polski tak naprawdę. Robert, nazywany pieszczotliwie Bobertem, napisał tak. Właśnie wróciłem z Krakowa i odkryłem, że bycie polskim Amerykaninem nie znaczy nic. Byłem bardzo rozczarowany brakiem zainteresowania, czy choćby szacunku ze strony Polaków. Ale co on chce, żebyśmy my go w dupę pocałowali, że przyleciał z Ameryki i ma jakieś pochodzenie polskie? Co to obchodzi przeciętnego Kowalskiego? Gówno, odpowiedź to gówno. Dla mojego polskiego dziedzictwa nie obchodziło ich. Byli mili, nieco wycofani, ale wystarczająco mili w obliczu faktu, że wydaję pieniądze w kraju moich przodków. Kraków był piękny, jedzenie wspaniałe, gościnność w porządku. Ale moje polskie pochodzenie w zasadzie nie miało znaczenia. Byłem... No ciekawe dlaczego, jak jeszcze mówisz do ludzi po angielsku, to nic dziwnego, że nikt nawet się nie będzie zastanawiał nad tym, no. Intuicyjnie, człowieku. Bardzo tym aspektem rozczarowany i prawdopodobnie nigdy więcej nie odwiedzę Polski. A słuszna uwaga od Grzegorza. On może myśleć, że tu są nadal lata 90. i ludzie się fascynują Ameryczką, jakby to była ziemia obiecana. Prawda. Myślisz, że Polacy powinni traktować Polaków lepiej niż osoby innego pochodzenia? I że jako Amerykaninowi polskiego pochodzenia należy ci się lepsze traktowanie niż innym narodowościom? Nie, nie lepsze, ale nie takie, że poczułem się zbywany i mało ważny. Kiedy spotykam Polaków podróżujących tutaj, jestem podekscytowany i chętny do pomocy. Być może trochę bardziej niż zwykle ze względu na wspólne dziedzictwo i etniczność. Jestem tak miły i pomocny, jak tylko się da dla każdego, ale dla Polaków zrobię jeszcze więcej. Szczerze, czego się spodziewałeś? Jak chciałeś, żeby ludzie zachowywali się, kiedy mówisz im o swoich polskich korzeniach? Większość ludzi w Polsce ma krewnych żyjących poza Polską i nie imponuje im ktoś z polskim pochodzeniem, kto odwiedza ich kraj. To się często zdarza. Nie o to mi chodzi. Mam tę samą etniczność, tych samych przodków.
Zachowuję wiele zwyczajów i tradycji. Tak, spodziewam się być traktowany jak członek tego samego plemienia, a nie jak ktoś, kto nie ma nic... To przestań pisać po angielsku! Może będzie łatwiej! Jak się wyjątkowo traktuje Polaków w Polsce? Srak, no w żaden sposób. Powiedziałbym, że obcokrajowcy są wręcz wyróżniani, bo są od razu ciekawi. No nie ma jakiegoś szczególnego Polish treatment. Nie spodziewałem się i nigdy bym się nie spodziewał czerwonego dywanu na powitanie. I wierzcie mi, nie poczułem się urażony. Ciekawe, czy pocałował ziemię, jak wylądował. Kogo jak kogo, ale Jana Pawła II ruszacie. Pokonaliśmy Meksyk w 1846 i pokonaliśmy Brytyjczyków w Kanadzie. Uczenie się od Polaków, jak się bronić, to jakby pobierać lekcje publicznych występów od Joe Bidena. Ciekawe, czy Bobert osobiście walczył w tych wojnach. Mam wrażenie, że nie. Dlatego już zaczęło mi się go robić szkoda i już nawet rozważałam... Beznadziej wpłacił 10 zł. Musimy wmówić im, błagam, że polską tradycją jest całowanie ziemi, jak wylądujemy samolotem. Jezu, i patrzeć, tak, jak tak, całują. Tak. Niech ktoś. Organizowanie zrzutki, żeby Boberta jeszcze raz przywieźć do Polski i powitać go tak jak trzeba w strojach ludowych z chlebem i wódeczką. Ale tymczasem kwestia polskości Boberta została ostatecznie rozwiązana, kiedy napisał... What is XD? Wybacz mi, Bobert, cofam kartę Polaka. Boże, cudowny film. Mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy. Słuchajcie, polecam bardzo serdecznie Wielki Powrót Kasi, ale Jezu, ile bym dał za więcej filmów z tej serii.